Poranna rozmowa Radio Opole. Naszym gościem jest poseł Witold Zembaczyński, wiceprzewodniczący Nowoczesnej, szef regionu opolskiego. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się nisko, witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy. Zanim przejdziemy do bieżących polskich spraw, jeszcze refleksja na temat pana odwiedzin na Ukrainie. Na swoim profilu społecznościowym nazwał pan te relacje piekło oblężonego Bachmutu. Czy wojna na Ukrainie wygląda tak, jak ją widzimy w mediach? To jest zupełnie inny etap niż ten, który znam z początku, kiedy Ukraina była głównie atakowana rakietami balistycznymi. Dzisiaj to jest wojna artylerii, moździerzy i dronów. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie tego typu broń dostarczać do Ukrainy oraz oczywiście wszelkiego rodzaju inne zaawansowane zachodnie uzbrojenie, bo moim celem pobytu w Bachmucie z misją humanitarną, gdzie właśnie dostarczaliśmy drony i zaopatrzenie, jest to, żeby rozmawiać z polskim społeczeństwem, szczególnie z tymi, którzy są sceptyczni wobec obecnej sytuacji i jak najbardziej przekonywać do tego, że stabilizacja ekonomiczna w Polsce, ceny surowców, inflacja, wszystko się ustabilizuje i wróci do normy, kiedy wojna się skończy. Czyli to jest w naszym interesie, żeby ta wojna zakończyła się wygraną Ukrainy, bo inaczej nie wróci do nas ekonomiczny spokój. No, podejrzewam, że również w interesie całej Europy. Teraz mamy zapowiedź, że Europa wreszcie się przełamała i wyśle czołgi. To dobra informacja? Tak, podziękowania dla całej polskiej administracji, która była w to zaangażowana. Dobrze, że w końcu Niemcy podjęły ten krok, zbyt długo zwlekali. To, co widziałem w Bachmucie, to jest prawdziwa maszynka do mielenia sprzętu i ludzi. Nie zauważyłem tam zachodniego sprzętu, jedynie ten posowiecki, który został porzucony na przykład w bitwie o Charków. Dlatego Ukraińcy dzisiaj dają z siebie wszystko, ale robią to za własną ojczyznę, a my pomagamy im po to, żebyśmy sami mogli żyć w stabilnych czasach, po to, żeby inwestycje zagraniczne w Polsce mogły być z powrotem lokowane i nie był to po prostu gorący, zapalny region świata. Chyba się trochę przyzwyczailiśmy do dobrobytu, uznaliśmy w pewnym momencie, że tak już będzie zawsze. Ukraina udowadnia, że chyba nie. To prawda, wydawało się, że historia stoi w miejscu, nawet kiedyś była taka książka Fukuyamy, koniec historii, to była kompletna pomyłka, ale niestety ta historia też okazuje się być takim flashbackiem z przeszłości. Wojna, którą widziałem na własne oczy, będąc w strefie zero, to jest wojna, która przypomina dosłownie to, co działo się w wojnach światowych. Okopy, przesuwanie frontu o metr kosztem po prostu życia ludzkiego i to dzieje się nawet w trakcie naszej rozmowy, tam ludzie po prostu giną. Dlatego bez żadnego wahania, każda broń, która jest stanie państwo odwołujące się do przemocy, jaką jest Rosja. Każda broń musi właśnie tam trafić do Ukrainy. Ukraińcy muszą to wygrać i spokój w Europie musi wrócić i nasz również spokój ekonomiczny tutaj w Polsce i społeczny. A czasami Ukraińcy mają tę wolę, by jeszcze kontynuować walkę? Mają w sobie tę siłę? Tak, to jest fenomenalne przeżycie, kiedy podróżuje się przez Donbas w miastach jak, nie wiem, Izium, Kramatorsk, zrównanych z ziemią i w hukach ostrzału zwykli ludzie widzący polską flagę przychodzą i cię przytulają, mówią dziękuję. Używają polskich słów, znają te polskie słowa, mimo że często w tym regionie są rosyjskojęzyczni, dlatego że oni czują ogromną wdzięczność za to, że my ich nie zostawiliśmy w tym wszystkim, ale tak jak jeszcze kolejny raz to podkreślę, robimy to również dla własnej ojczyzny. To nie jest tylko i wyłącznie tak, jak niektórzy myślą, że my odejmujemy sobie od ust po to, żeby pomagać innym, a sami mamy ciężko. Tak, mamy bardzo ciężko, ale nie będzie nam lżej, dopóki Putin po prostu nie przegra. Więc warto pomagać. A teraz już wracając do naszych spraw, chociaż też w kontekście międzynarodowym, ponieważ Nowoczesna nie ustaje w namawianiu Polaków do tego, byśmy przyjęli euro. Tak, to jest temat, który bardzo mocno podkreślamy w ramach Koalicji Obywatelskiej, ponieważ uważamy, że sama ścieżka dojścia do strefy euro przede wszystkim zdyscyplinuje finanse publiczne. Ustabilizuje również naszą inflację, a co najważniejsze, dla zwykłych obywateli to jest porównanie, ile trzeba dzisiaj płacić na przykład za kredyt w strefie euro, to jest między 1,4 a 2,5%, a proszę zerknąć na własne oprocentowanie kredytów hipotecznych, konsumenckich, jakichkolwiek innych, leasingów, to wszystko wskazuje, że mamy głęboki interes ekonomiczny w wejściu do strefy euro i trzeba przystąpić na tą ścieżkę, ona będzie długa, może wykraczać ponad nawet przyszłą kadencję Sejmu, dlatego żeby spełnić te warunki budżetowe, trzeba ustabilizować finanse publiczne i to jest w interesie nas wszystkich. No, Chorwacja ostatnio przyjęła europejską walutę, no i pojawiły się takie informacje, że wzrosły ceny w tym początkowym etapie. Zawsze w tym początkowym etapie jest minimalny wzrost cen, ale będzie to rekompensowane przez spadek inflacji, przez tańsze kredyty i również ten zysk, który jest po stronie przedsiębiorców,
którzy importują. Dzięki wejściu do strefy euro ten handel będzie znacznie bardziej stabilny i również opłacalny. Również ci, którzy są eksporterami, czasami zarabiają na tych różnicach kursów walut, ale to też nie pozwala im długoterminowo planować swojej produkcji, utrzymywać jakichś przewidywalnych struktur kosztów i zysków we własnych przedsiębiorstwach. Także widzimy, jesteśmy głęboko przekonani, robimy to w kooperacji z Młodymi Nowoczesnymi oraz Fundacją Wolności Gospodarczej. Przekonujemy do tego we wszystkich miastach, w całej Polsce. Chcemy powiedzieć wprost, trzeba iść tą drogą, dlatego że to jest droga do tego, żebyśmy mieli tańsze życie w Polsce, tańsze kredyty i stabilizację ekonomiczną, tak jak mamy militarną w ramach NATO. A co zrobi Nowoczesna, gdy z Senatu wrócą poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym? Myśmy zagłosowali lojalnie, tak jak cała koalicja, wstrzymując się od głosu, i to jest rozwiązanie, które jest konsekwencją tego, jak wcześniej głosowaliśmy w sprawie KPO. Oczywiście trzeba pamiętać, że nie można uznać tej ustawy za jakąś ustawę, która jest rzeczywiście rozwiązującą wszelki problem, a wręcz dążącą do względnego paraliżu sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, nadając mu nowe kompetencje, wyciągając składy z bieżącego orzekania. To znowu spowoduje jakąś przewlekłość, z czym polskie państwo bardzo się borykają obywatele, co oczywiście jest winą Zbigniewa Ziobro i Solidarnej Polski, ale musimy konsekwentnie postępować tak, żeby Polska otrzymała pieniądze z KPO. Te pieniądze nam się należą, one są niezbędne do tego, żebyśmy się odbili dzisiaj od tego ekonomicznego dna. No ale Szymon Hołownia był ostatnio w Brukseli i mówił, że to nieprawda, że jest jakieś porozumienie z Brukselą, że po przyjęciu tych poprawek do ustawy o Sądzie Najwyższym pieniądze z KPO zostaną odblokowane. Wszystkie te ugrupowania po stronie opozycji podejmowały własne decyzje w tej sprawie, kierując się własną logiką rozumienia obecnej sytuacji, i każdy ma swoje argumenty na własne głosowanie. Ja uważam, że dzisiaj, mimo pewnych różnic, powinniśmy postawić na jedność. Tylko ta jedność może nam zapewnić przy obecnej ordynacji dobre podłoże do tego, żeby przekonać Polaków, że jesteśmy odpowiedzialni do tego, żeby razem współpracować, zdolni do tego, żeby przyjąć odpowiedzialność za kraj i w pewien sposób również zdemobilizować wyborców PiS-u, którzy coraz bardziej są rozczarowani z rosnącymi kosztami życia. A co będzie właśnie ze współudziałem w tej zjednoczonej opozycji Polski 2050 Szymona Hołowni? To on idzie z wami, czy nie idzie? To są pytania, które powinny być moim zdaniem dawno rozstrzygnięte na rzecz wspólnych list. Dzisiaj liderzy jeszcze tych decyzji ostatecznie nie podjęli. My w Koalicji Obywatelskiej, w Nowoczesnej, mamy bezpośrednie bezpośredni sposób komunikowania się z naszymi partnerami. Namawiamy do tej wspólnej listy, chcemy tego, bo uważamy, że to jest droga do zwycięstwa. Jak to się ostatecznie skończy, no to już sami państwo będą oceniać. Niemniej jednak jesteśmy ambasadorami tego, żeby iść zjednoczeni. A jeżeli po wyborach okaże się, że nie będziecie zjednoczeni, a trzeba będzie współrządzić? No to właśnie się pojawia takie ryzyko, bo może się okazać, że jeżeli ostatecznie liderzy się nie porozumieją i wybory jako jak gdyby najwięcej głosów z pojedynczych komitetów otrzyma PiS, to prezydent Duda na przykład będzie im powierzał, prawda, misję tworzenia gabinetu, bo ma taką prerogatywę jako prezydent, nie patrząc na to, że będziemy tworzyć koalicję. I to byłaby sytuacja niespotykana do tej pory w Polsce, ale jest teoretycznie możliwa. No, dlatego, rząd mniejszościowy, to działają takie rządy. Tak, ale są nieskuteczne w rządzeniu, nieskuteczne w reformowaniu państwa. Dzisiaj polskie państwo potrzebuje głębokich reform, szczególnie w zakresie edukacji i służby zdrowia. Dlatego moim jak gdyby takim osobistym priorytetem jest to, żeby zrobić krok w tył na rzecz wspólnego startu. Dzisiaj już dołączyli do nas samorządowcy Tak dla Polski. Będziemy startować z wspólnych list Koalicji Obywatelskiej po to, żeby mieć większość w Sejmie umożliwiającą odrzucenie weta prezydenta, czyli 276 głosów minimum. Dziękuję za rozmowę. Poseł Witold Zembaczyński, współwiceprzewodniczący Nowoczesnej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję, dobrego dnia. Cała rozmowa na radio.opole.pl.